W historii naszej ekstraklasy co jakiś czas pojawiały i wciąż pojawiają się pomysły mające na celu urozmaicić rozgrywki. Jednym z nich była reforma ligi z sezonu 2001-2002. Czy rzeczywiście okazała się tak atrakcyjna, jak zakładano? Rozum nakazuje, by o reformach myśleć i informować zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem przedmiotowe zmiany w rozgrywkach uchwalono cichaczem w czerwcu 2001 roku i ogłoszono raptem na około miesiąc przed startem sezonu. Na czym polegały? 16 drużyn podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano w rundzie jesiennej. Po 14 seriach gier w systemie mecz i rewanż ekipy, które w grupach zajęły miejsca 1-4, tworzyły grupę mistrzowską, walcząc co oczywiste o mistrzowski tytuł i europejskie puchary, a zespoły z miejsc 5-8 grupę spadkową, w której przyszło im bić się o utrzymanie. Przed zmianą grup dorobek był dzielony na pół z zaokrągleniem w górę. Podziału na grupy A i B dokonano na podstawie kolejności w tabeli z poprzedniego sezonu. Pierwszą z nich utworzyły ekipy z miejsc 1, 4, 5, 8, 9, 12 i 13 oraz KSZO, Beniaminek z Ostrowca Świętokrzyskiego. Drugą pozostałe drużyny oraz drugi z Beniaminków, RKS Radomsko. Zbigniew Boniek, ówczesny wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, o innowacji wypowiadał się w takich słowach. Zmiana, o której zadecydowaliśmy dzisiaj, jest historyczna i zarazem rewolucyjna. Z pewnością podniesie poziom naszej ekstraklasy. Jej mecze będą 3 razy ciekawsze, gdyż wreszcie zagrają ze sobą drużyny o podobnych umiejętnościach. Jak się szybko okazało, o zmianie zadecydowało zaledwie 11 członków prezydium zarządu PZPN, a związkowy statut jasno określał, że w przypadku podejmowania takich decyzji konieczna jest obecność całego 35-osobowego zarządu. Działanie w pośpiechu otwierało więc prawną furtkę do składania roszczeń przez tych, którzy na reformie mogli być w jakiś sposób stratni. Pośpiech był ważny dla piłkarskiej centrali, choćby z powodu wielkiej szansy awansu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Rozegranie 28, a nie 30 kolejek realnie skracało sezon, pozwalając dłużej odpocząć kadrowiczom Jerzego Engela, a samym działaczom, naprawdę nie wyolbrzymiam, skupić się na mundialu. Patrząc na nowy system rozgrywek, od razu rodziło się słuszne pytanie, czy naprawdę atrakcyjna będzie 16-zespołowa liga, w której każda z drużyn zmierzy się w sezonie tylko z 11 innymi, w tym z 3 aż 4-krotnie. To był bardzo krzywdzący system, bo jeżeli zakładając, że do ekstraklasy wchodzi taki kopciuszek, jakim był RKS Famek Radomsko, ambicją wszystkich było, aby móc zagrać z wszystkimi zespołami w ekstraklasie. Niestety ówczesne władze PZPN-u przyjęły wielce kontrowersyjną i krytykowaną ze wszystkich stron decyzję o tym, żeby wprowadzić te rozgrywki w takiej formie, jakiej pan przed chwilą powiedział. Ja muszę powiedzieć, że o takim formie sezonu tego 2001-2002 dowiedziałem się na wczasach w Turcji. To był taki absurd. Z dnia na dzień taka decyzja zapadła i na przykład mimo, że chcieliśmy, to nie było nam dane zagrać ani jednego spotkania na przykład z Wisłą Kraków, tak? która była w tamtym czasie potentatem i to są rzeczy, których już niestety kibice radomszczańscy nie mogli doświadczyć, no bo sezon był jaki był. Dwie grupy podzielone w konsekwencji. My jako Kopciuszek trudno należało zakładać, że wejdziemy do grupy mistrzowskiej, więc wiadomo było, że Wisła w grupie spadkowej nie będzie. No i między innymi z Wisłą, z takim zespołem, z takimi gwiazdami nie mogliśmy ich gościć na naszym stadionie w Radomsku. Mistrzowskiego tytułu broniła Wisła Kraków, która sezon wcześniej zakończyła rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli z 9-punktową przewagą nad wicemistrzowską Pogonią Szczecin.
Jak już wspomniałem, ligowymi beniaminkami były ekipy KSZO oraz Radomszczańskiego Klubu Sportowego. We wrześniu reprezentacja Polski pokonała w Chorzowie Norwegię 3-0, dzięki czemu przypieczętowała swój awans na Mundial 2002. Na ligowych boiskach swoją dyspozycją zachwycała Odra Wodzisław Śląski. Barwny zespół Ryszarda Wieczorka, co rusz prezentujący efektowne cieszynki, w pierwszej fazie sezonu zgromadził największą liczbę punktów, więc to on po podziale na grupy mistrzowską i spadkową zajmował pierwsze miejsce w tabeli. Cieszynki to też tylko świadczy o tym właśnie charakterze. Piotr Grodzki wymyślał na każdym rozruchu przedmeczowym, zawodnicy już czekali na mecz, poprzez cały tydzień się napędzali, co wymyślą jak strzelą bramki, czyli to też jakby leżało w takim charakterze, że oni byli przekonani, że te bramki strzelą, skoro wymyślają cieszynki, także to było dużo, dużo kolorytu. Zresztą ostatnio nawet sobie przeglądałem gdzieś tam w archiwum te cieszynki, czy to Lajkonik, fajne gadżety przygotowane. Wiosną wodzisławianie stanowczo spuścili z tonu i okazało się, że w grze o mistrzostwo liczyć będą się tylko dwie ekipy: Legia Warszawa i Wisła Kraków. Ostatecznie po tytuł sięgnęła niepokonana w drugiej fazie rozgrywek Legia. Szeregi Ekstraklasy bezpośrednio opuścili Śląsk Wrocław i Stomil Olsztyn, a KSZO i RKS o ligowy byt musiały walczyć w barażowych dwumeczach przeciwko kolejno Górnikowi Łęczna i Szczakowiance Jaworzno. Klub z Ostrowca Świętokrzyskiego stanął na wysokości zadania, wygrywając i na wyjeździe, i u siebie. Drugi baraż tak naprawdę nie zakończył się wraz z ostatnim gwizdkiem arbitra. W gabinetach i sądach trwał jeszcze bardzo długo. Wszystko za sprawą głośnej sprawy Rashicia, o której sporo opowiedziałem w 17 odcinku serii X Ekstraklasy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Czy reforma rzeczywiście urozmaiciła rozgrywki? Niekoniecznie. Przecież gdyby tak było, w kolejnym sezonie byłaby kontynuowana, a jednak ekspresowo z niej zrezygnowano. Czy jak zapowiadał Zbigniew Boniek, podniosła poziom piłkarski? Pewnie, że nie. Czy mecze były 3 razy ciekawsze? No cóż, ani razu nie rozegrano tak bardzo elektryzujących kibiców wielkich derbów Śląska między Górnikiem i Ruchem, czy ligowego klasyka Legii z Widzewem. W zamian za to dostaliśmy m.in., z całym szacunkiem dla drużyn i ich kibiców, 4 starcia RKS-u Radomsko ze Stomilem. Poza tym nie zapominajmy, że przez podział drużyny były grabione z punktów wywalczonych jesienią, co było na niekorzyść tych punktujących najlepiej.